Przygody w Muffinkowo zaczynamy! Hej słodziaki, a dzisiaj kolejny piątkowy odcinek. Jeśli chcielibyście może częściej odcinki właśnie Minecraft, koniecznie zostawcie masę kciuków w górę. Ty znowu jesteś slime'em! Nie, jestem slime'em. No dobrze, to ja jestem, przepraszam, musisz sobie... To moje trzy! To napęd na cztery nogi, a nie tylko na dwie. No, chcielibyśmy, żebyście nam stworzyli takie magiczne zbroje, żebyśmy pogonali Hugich. Ja wiem, że wy jesteście magiczni, bo wy jesteście z Milka Secret Boxu! Czyli nie widziałeś Hugiego Hugiego ze twoimi plecami? Tu jesteś! No, no chodź, Muffinka, no ja nie mogę znowu się zgubić, ja nie mogę. Patrz, twoja głowa spuchła! Muffinka! Kitek, znalazłam ciastka! Muffinka, o nie, znajdź mnie! O nie, teraz coś nie tak jest ze mną! O nie, Kitek! Muffinka, znajdź mnie, jestem u ciebie na dole! Ej, ja nie mam uszków, ja zgubiłam uszy! Muffinka, bo ja mam bardzo mam fajną rzecz dla ciebie. A ja ciastka znalazłam! No to chodź do mnie, chodź do mnie. Jestem w kuchni schowany, Kitek, tak więc znajdź mnie. Dobra, okej. Okay. Moja trzecia ręka. Dobra, czekam na ciebie w kuchni. Ale musisz mnie znaleźć, bo jestem bardzo dobrze schowany. Kitek, znowu jesteś slime'em. Nie jestem slime'em. No dobra, to ja jestem, przepraszam, myślałem, że się dobrze wkomponowałem. To nie jest śmieszne. Dobra, nieważne, już wracam do swojego. Słuchaj, Muffinka. Kitek, zobacz, co jest. Mam z tyłu trzecią rękę? Nie widzę. Dobra, okej. Okay. Uszów nie ma. Ale to zawsze boli, jak to... A patrz, uszów nie... Coś się ze mną chyba stało, nie Kitek, tak. Kiedy tą klątwę zdejmą? Słuchaj, poczekaj, bo teraz wygląda bardzo... źle. No, ale poczekaj, bo teraz dostałem taki fajny przeciek, co nie? Słuchaj, sprawa wygląda następująco. Potrzebujemy ekwipunku, żeby oczywiście pokonać Hugi z naszego właśnie świata, tak? O, jak ty źle wyglądasz tak samo, no, słuchaj. Ty też! I jest taka tajna akcja, musimy przemienić się w kury, tak? Kury! Tak, musimy się przemienić w kury. Czemu w kury? O, słuchaj, nie no, do końca. Słucham, i musimy iść jako kury i poprosić w tym momencie albo krowy. Przemienimy się w krowy i specjalnie pójdziemy i poprosimy właśnie te nasze diamentowe mo, żeby nam zrobiły sety. Tak, one są czarodziejskie, więc ja myślę, że one powinny... Ja już się zamieniam w krowę, więc wiem jak ty. No dobra, ale to będzie bolec? Ojeju, jest zwykłą z Milki Boxów z trzeciej serii? No, a gdzie jest twoja lornetka? Jak ty źle wyglądasz, weź się przemień, no już dalej. Jako krowa może lepiej wyglądać. Muffinka, Muffinka. I co mi z tym krową? Ja nie mogę, ty jak... Ale dobra, świnka też może... Ale ja sobie, wiesz co, ja wolę jeść. Ja zdecydowanie wolę jeść. Dobra, słuchaj. I teraz pójdziemy i poprosimy właśnie te wszystkie nasze krówki, które znaleźliśmy w tym momencie. O, matko, jestem niska. No to nie walczycie. O, niskie podwozie, nie, ja cię chyba w zagrodzie zaraz zamknę. Słuchaj, mam iść poprosić o różne... Ciastek! Czy ty byłeś na górze? To nie jest ciastek, on chce nas ugryźć, nie widzisz? A, mam pieczko? Właśnie mówisz, że ciastek był na górze? Słuchaj, musisz... A jestem szynką, o nie! On nas goni! On nas goni, uciekaj! Jestem szynką! Uciekaj, biegnij za mną, biegnij szybko! Szybko! Ojeju! Jest czekoladki, a nie mnie! Goni nas? Nie, przestał, dobra, słuchaj, nie, obserwuje nas z daleka. Nie. Obserwuje nas z daleka, szybko, chodź tu, a nie! Ja cię kręcę. Ej, słuchaj. Poprosimy je, żeby nam zrobiły takie sety do pogodania Hugi. Kto ty na to? Ale ty jesteś wysoki teraz, no, jestem taki wysoki teraz, ogromny, jestem jako kręcę, króla. Ja cię kręcę, mało, poczekaj, bo ja też mam takie małe ryciczki, czy te nóżki, czy jak się nazywa i tak. To nie patrz w ziemię, tylko się patrz normalnie na mnie, to będziesz wszystko widzieć. No to musisz czyścić sobie... To napęd na cztery nogi, a nie tylko na dwie. No staram się, poczekaj tam mnie. Moja kondycja, to chwilka nie jest dobra. Poczekaj, to pamiętasz, to było gdzieś się tutaj chyba tam do... O, jest ten czerwony znaczek, pamiętasz? Ale to są zarośle, są za wysokie dla mnie. No chodź tędy, widzisz mnie? Halo. No idę. Tu. Zapraszam cię. I tutaj, pamiętasz? Szliśmy tędy. I tu chyba gdzieś to było, bo ja już kojarzę to w ogóle. I chyba to... Idziesz? No idę, jest mi ciężko, ale idę. Ja czy to była droga do Milki Boxu? O, jest, tak, tu jest. Tajna, chodź tu, Muffinka, no, tu jest... Matko, ale bym spadła. Nie, ja z tą, nie, ja nie mogę z tą, ja idę sam to załatwić, bo z tą się nie da po prostu. Zawsze, no, gdzie ty idziesz, no? Jak to gdzie, no, przed siebie? Gdzie ty idziesz, no, cofnij się, no. Nie, ja sam idę załatwić. Nie, ja idę z nimi sam pogadać. Nie będę z tam rozmawiać, nie. Ty po prostu trolujesz specjalnie Kitka. Czekaj, bo to jest według mapy, idziemy na Milki Boxowej. Ty masz mapę, skąd ty masz mapę? No, wtedy tak szliśmy, nie pamiętasz. No tak, no przecież ci mówiłem, że idziemy do nich załatwić nam właśnie magiczne uzbrojenie, żeby pokonać Hugi. Ja słuchaj, nie mogę. Na magię trzeba wykorzystać magię, to jest prosta zasada. Jej, idź tam do tego, idź tam, ja już je słyszę, idź tam, ja cię otworzę. Czekaj, zderzenie z jakąś krową, czy to ty Kitek? Nie, ja muszę przejść jeszcze. Halo, to nie Kitek. Nie udało mi się! Muffinka! Kitek!
Nie patrz się tak na mnie. Mofinka, nie jestem w stanie przejść, a to ja... Wyważam drzwi. One nie zauważam, nie zauważam. A jak wyjdą drzwi, weź to, co, zabuduj to. Zabuduj to z powrotem, zabrałeś mi kobla! Ja mam tylko... Tam, dawaj! Ziemię. No to postaw jeszcze jedną. O, dobra, proszę, nie dzień dobry wam wszystkim. Dzień dobry! Słuchajcie, bo nie ja... Nie zostajcie na swoje. One się drą do nas. Jak one właśnie się drą się cały czas. Dziwnie, co się dzieje. Ja bym chciał porozmawiać z waszym liderem. Gdzie jest wasz król? Król? Halo? Halo? Oj, się patrzy na ziemię. Słuchajcie, ja mam do was taką małą prośbę. Ja wiem, że wy mnie rozumiecie. Ty jest mała, czy możesz przyjść do mnie i poprosić razem ze mną? Ale nie, tutaj, skacze w rogu. Słuchaj, poprośmy ich razem, może się zgodzić. Potrzebujemy uwagi proszę, proszę się odsunąć, my tu mówimy coś ważnego. Ła! Przyjdziesz tutaj? No idę. Chodź tu, a nie! Już, słuchaj, my tu prosimy, a ty jak zwykle się zachowujesz jak świnia! Kide! No. Z ciebie krową. Słuchaj, słuchajcie, ja muszę potrzebować waszej pomocy, w sensie ja potrzebuję waszej pomocy. Chcielibyśmy, żebyście nam stworzyli takie magiczne zbroje, żebyśmy pogonali hugich. Ja wiem, że wy jesteście magiczni, bo wy jesteście z Milka Zakręt Boksu! Ja wam z powrotem... Co jest? Co się stało? Czy ty nie widziałeś hugiego jego z tymi plecami? Co? No nie Matko, przesył! Jak wiesz, przez tym nie starzysz, proszę. No to był hukiełki. Żartujesz tutaj? Niemożliwe, w Milki Boksu, no właśnie, widzieliście wszyscy tego hugiego hugiego. Widzieliście, chciałbym was prosić o pomoc. Ja dam wam 24 godziny, a ja gdzie to was to wszystkich normalnie poroznoszę? Dobra, i tak więc, nie no, żartuję. Poroznoszę do najbliższych sklepów. Słuchajcie, w zamian, jeżeli tylko pomożecie nam tutaj i zgromadzicie dla nas magiczne zbroje, to my w tym momencie wypuścimy was wszystkich na wolność. Damy wam wyjście, zrobimy wam schodki, pozwolimy wam stąd uciec. No. Razem organizujemy taki wypad stąd, tak więc mam nadzieję, że się zgodzicie, a my w tym momencie już lecimy i przyjdziemy tutaj jutro. Dobra, i tak myślisz, że są po naszej stronie? Myślę, że nam nie odpowiedziały, więc mogły nas nie zrozumieć. Jeju, ale one są tutaj wszędzie. Mofinka, jestem tak gruby. Uuu, ile cię zbyt... Mofinka! Mofinka, mam za dużą pupę mam. Słuchaj, ja muszę się zamienić, a mam nadzieję, że mnie nie rozpoznają. A czekaj, może mi się uda. Dobra, ja uciekam. O nie, mój tyłek też się nie mieści. O, idziesz? Lecę do ciebie, Kitek! Mento! Oni już noc! No właśnie jest problem. Tutaj, bo ja muszę zjeść! Ja muszę zjem Milki Boksowi ciasteczko! Skąd masz Milki Boksowi? No, wzięłam stamtąd! Kradłaś im? Nie kradłam, wróciłam! A, okej, dobra, słuchaj, chodź Mofinka. Ja proponuję tak, ja bym się poszedł do domku położyć i wrócił tu po prostu na spokojnie jutro. Jestem za, bo nie chcę tutaj... Poprosiły. Ojej, co woda źle, zapomniałam. Co się stało? Ja bym tu... O, ale ładnie widać nam tutaj za naszym miasteczko. Ojej, ładnie! Ty, ten piesek. Widzisz, jak jest bezpiecznie, to jest tak ładnie. Dobra, ten piesek słuchaj, się czai na piesek mówi ci, on czeka w te śmieci, zobacz, piesek atakuje tam szkieleta. Ja trzeba uważać, bo tu wilki w nocy chodzą. No. Co, ja bym zrobił tak, ja bym tu poczekał do rana, wiesz? Co ty masz sobie ze spaniem nad gołym niebem? No bo słuchaj, mi się podoba. I jest ciepło, tak więc ja bym, elegancko. O, tu byśmy sobie domek taki zbudowali. Masz trochę drewna? O, patrz, tak byśmy sobie zbudowali tu domek. Nie, tylko drewno. O, dobra. I powiem ci, że możemy się tu przespać. Ja na spokojnie mogę tu iść spać. Tylko wstaniemy z rana, przy okazji nie będziemy musieli biec. Zobacz, ja mam nawet obrazy. Wow! Patrz, jakie ładne. Czemu ty o mnie creepera wziąłeś, serio? No nie, no możemy zmienić. No dobrze, a ja mam kartuszka, tutaj nie możesz, jak nie posiejesz tutaj, na pizzę przecież. O, ja mam ten plan, zobacz. No to czekaj. Elegancko, dobra, zmienimy ten obraz, masz rację. Zadaj mi obraz. Oddaj, oddaj obraz, powiedziałem. Oddaj mi obraz w tej chwili. Obraz? No to trzymaj. Kaktusa i o, to też jest chyba creeper. To jakaś pustynia. Może być, nie wiem co to jest, nie mam zielonego pojęcia, ja nie jestem znawcą sztuki, tak więc ja myślę, Mufinka, że pora iść spać. Dobranoc. Powiem ci, wygodnie na tych liskach się spało. No powiem ci, naprawdę nie było tak, że zombiaki się tutaj palą. Słuchaj, to niech się jeszcze spalą. Czekaj, muszę go pokonać. Ach! On nie odszedł do nas? Wow, chciałem tutaj nas zaatakować. Jak on nas tak czai, to z tej wiatuszki. Gdzie to było? O, tu jest wejście do naszych krówek. Idziemy z powrotem. Ale ten wielki, bo nie możemy tam wpuścić go. Halo, krówki. Nie topesz. Krówki, ja mam dla was specjalne chmukamory. A tu jesteś, no być no chodź, Mufinka, no ja nie mogę znowu się zgubić. Nie mam. Matko, twoja głowa spukła. No, twoja też, więc ja się, i to jest jakaś taka dziwna choroba hugi mi się wydaje, czy jakoś tak? No, twarz. Jak to wysoko było. Krowy, one się na mnie patrzą dalej. No bo jeszcze nie jesteś mała, pogadasz dziwnie. Nie dziwisz się, że ja ciebie zapią. Mufinka, czy tu był taki X wcześniej? Nie wiem, może po prostu farba się to, wylała z Milki Boksu. To nie jest X, to jest strzałka. Strzałka? Strzałka. No to... O, ciasteczka! Ciasteczka, do fabryki. Ciasteczka. Ciasteczka może, bo co
mój wzrok. Proszę, czemu ta strzałka pokazuje w drzewo? Może na drzewie coś jest? Nie, nie ma. No, bo... czekaj, a może zniszczmy to? Tam jest jakaś skrzynia, Kitek! Jaka skrzynia? Nic nie ma przecież. Dostałam, dziękuję. Gdzie jest skrzynia? Tu nic nie ma przecież, tu jest tylko ten. No tu jest skrzynia, ale nie wyszło. Nie można jej otworzyć, trzeba ściąć to drzewo. Oh. Aż ciekawe. Co? Ja cię kręcę. Kilka sekret. One zrobiły serio dla nas. Czyli dobiliśmy targu, Muflika. Dobiliśmy targu. To oznacza... Coś stało? Dobrze. Będę nietoperzem. Super. Słuchaj, Muflika, dobiliśmy targu. To oznacza jedną rzecz. Jedną rzecz. My w tym momencie musimy... No, co i tu jestem, wróciłem, tu Muflika. Jestem, możesz... matko, atakują mnie. O, tutaj, ja tu się słuchaj. Zrobimy prostą rzecz. Ja myślę, że to jest pora, żeby się ubrać, przygotować. Czekaj, ja to zostaje ciasteczka, widzę, że coś podrzuca. Może krowa. No właśnie, to jest chyba ta krowa młoda, jak ciasteczka. Lubi. No, dobra. Tak. Słuchaj, taka sprawa wygląda następująco. My musimy... Nie, ta ekipka chyba się załamała. Nie będę jej bić, bo tak to mówię. Słuchaj, jutro lecimy pokonać Hugi. Okay. Co ty na to? Jasne. Tak, mamy magiczną zbroję, ale pamiętasz, co obiecaliśmy z tym krową i świnią? Nie. Że je wypuścimy, jeżeli zrobimy im wyjście. Będziemy musieli mieć tu dużo przebudowy, więc będziemy musieli... Słuchaj, ja słowa dotrzymuję. Czy mamy jedynie boksa, czy no, co? Słuchaj, spakujemy je w wielki boksa i wyślemy dobra, je na górę. Dobra, to tutaj. Dobra, ja lecę do domku i widzimy się chyba. Ścigamy się! Ścigamy się do domku? Ścigamy! Ale jestem szybszy, jestem nietoperzem!